Cześć widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj typujemy sobie 1/8 finałów. W sumie już końcówkę, bo ostatnie 4 mecze będziemy sobie dzisiaj tylko typować. Bo pierwsze 4 mecze nie było mnie w domu, nie miałem jak tego nawet nagrać. Ale już jestem, już wracam z pełną mocą. Tak więc, wytypałem tutaj 2-1 dla Włochów i skończyło się 2-0 dla Szwajcarów, więc wcale nie trafiłem. W meczu Niemiec już było trochę lepiej, bo trafiłem tutaj 15 punktów, ale niestety wynik był tylko 2-0, a była szansa na 3-0, więc bardzo, bardzo też było fajnie tak sobie podpływać. Mecz Anglii ze Słowacją wytypowałem 2-0 dla Anglii, jednak skończyło się totalnie inaczej niż się tego spodziewałem. 2-1 po ciężkim meczu dla Anglii, bo jakby nie patrzeć, musieli walczyć w dogrywce nawet, a już na początku dogrywki zdołali prowadzić, więc tak, ten gol Bellingama bardzo fajny. No i mecz Hiszpania-Gruzja, czyli chyba najfajniejszy mecz do tej pory z tych wszystkich, nie? Chociaż no, to jest rzecz troszeczkę sprzeczna, ale no, tak, nawet spoko było. No i Gruzja powalczyła, ale niestety już pod koniec tego meczu po prostu już wszystko się sypło, tak to można tutaj opisać tą całą sytuację. Ale dobra, dzisiejsze starcie o 18:00, Belgia-Francja. Wszystko oczywiście relacjonował na Instagramie, zapraszam oczywiście, macie linka w opisie. Ale Francja-Belgia to tutaj uważam, że będzie wynik 2-1 dla Francuzów. Jako pierwszy strzeli Francja i strzeli tu powiedzmy Mbappé. Czemu by nie? Coś się zbugowało. Internet też mi coś się krzani, nie powiem, że nie. No i jeszcze starcie o 21:00, czyli Portugalia ze Słowenią. To będzie oczywiście fajne starcie, więc tutaj zatypujemy sobie 2-0, chociaż dobra, 1-0, 1-0 dla Portugalii. Strzeli Portugalii, szczerze trochę wątpię, że strzeli Tornado mimo wszystko, chociaż strzeli to powiedzmy Bruno Fernandes z Manchester United. Trzeba gdzieś też wstawić sobie tutaj razy dwa punkty, więc będę musiał jeszcze się nad tym zastanowić. Co do typu tutaj raczej zwycięstwo łatwe 2-0 dla Niderlandii z Rumunią jutro o 18:00. Też będę relacjonował oczywiście każdy mecz, postaram się relacjonować. Tak więc Bruno tutaj Niderlandia i strzeli to wszystko Simons, tutaj numer 1 gol. Coś się trochę na faworem trójpięcia. Dobra, no i jeszcze taki miałbym najnudniejszy chyba starcie, chociaż Holandia, Rumunia też nie jest takie najciekawsze. Turcja, Austria. Uważam, że Austria jest czarnym koniem tego turnieju. Patrząc na to, że wyszła jako pierwszego miejsca w grupie D, w naszej grupie. Zaskoczyła trochę. No i tutaj uważam, że 2-1 to Turcy też potrafią walczyć. Jako pierwszy strzelą Turcy tutaj. Uważam, że tak będzie. Jako pierwszy dla Turków strzeli to to może być Arda Güler w sumie, jakby patrzeć spoko. I razy dwa postawię tutaj do Francuzów, tak. No i tak to wszystko wygląda, na razie mam 27 punktów z tych wszystkich starć podczas tych 1/8. Jeszcze pokażę zresztą tutaj, jak to wyglądało, bo nawet spoko się tutaj trafiło.
Więc fajnie, fajnie. Tak więc. Ja wam chyba już dziękuję za oglądanie. Dzisiaj krótszy odcinek. Jutro jakiś short pewnie wpadnie. Ciekawostkowy pewnie, bo takie mam plany, żeby przez te parę dni też tego jakieś ciekawostki. Jakiś dłuższy film, może jakieś gry też coś wleci. Zobaczymy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego oglądania Euro. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!